John Stuart Mill, syn trochę mniej słynnego Jamesa Milla. Osoba, która była wykształcana w różnych kierunkach przez swojego ojca i która zajmowała się różnymi dziedzinami. Prawdopodobnie John Stuart Mill jest nawet bardziej znany i ceniony jako filozof, aniżeli ekonomista. Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, natomiast, bo te nas przede wszystkim interesują, to John Stuart Mill uosabia w pewien sposób ślepą uliczkę klasycznej ekonomii. Zamyka okres klasycznej ekonomii w przepiękny sposób, taki, który pokazuje jej niedociągnięcia i w zasadzie otwiera drogę do tego, żeby ją całkowicie odrzucić lub całkowicie przeobrazić. Dwie naturalne konsekwencje bardzo istotne, które mamy w historii myśli po szkole klasycznej, po Johnie Stuarcie Millu, to oczywiście marksizm, który stworzył bardzo, bardzo zmodyfikowaną wersję wypaczeń szkoły klasycznej, no i szkoła marginalistyczna, krańcowa, która się nam ujawniła w pełnej okazałości w latach 80. wieku XIX. Mill natomiast stanowi dobre studium przypadku tego, jak obumiera szkoła i czym się kończy stanięcie w istocie przed murem. Milla jest trudno sklasyfikować na przykład w kwestiach doktrynalnych, czy on był bardziej liberałem, czy był bardziej socjalistą. Mówi się, że był takim socjalistycznym liberałem, a może liberalnym socjalistą. Trudno powiedzieć. Był osobą w dużej mierze często niezdecydowaną, taką, która mówiła z jednej strony to, a z drugiej strony tamto. Trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata na przedstawiciela schyłkowej szkoły klasycznej. Zwróćmy jednak uwagę na jego interesujące osiągnięcia w kilku aspektach. Po pierwsze, to co bezsprzecznie się pojawia w opracowaniach z zakresu historii myśli, to to, że John Stuart Mill wzbogacił analizę handlu międzynarodowego o kwestie popytowe. Wiemy, że handel międzynarodowy odgrywał ogromną rolę w rozważaniach z tamtego okresu, w rozważaniach też szkoły klasycznej. Pojawiały się kwestie dotyczące harmonii interesów, tego czy handel wolny międzynarodowy jest szkodliwy czy nie. Jak wiemy, Ricardo ma tu bardzo wybitną rolę odegraną w promowaniu istotnych, harmonijnych treści ekonomicznych. Natomiast w dużej mierze te rozważania były realizowane, opisywane po stronie podażowej, czyli po stronie produkcyjnej przede wszystkim. Od strony tego, jakie są koszty alternatywne, jakie są koszty absolutne wcześniej. Natomiast Mill dodaje w swoich analizach bardzo istotny element popytowy. Zwraca bowiem uwagę na to, że kierunki produkcji i dystrybucji na arenie międzynarodowej będą pochodną nie tylko różnic cenowych czy różnic jakichś technologicznych wynikających z aspektów podażowych, ale ogromną rolę mogą odgrywać aspekty popytu i tego, jak popyt będzie zmieniał następnie struktury handlu międzynarodowego i generalnie rozwój przemysłu w poszczególnych branżach. W swoich opracowaniach ma takie ciekawe fragmenty, w których właśnie opisuje postulaty różnych przemysłów dotyczących uwalniania bądź nie handlu międzynarodowego i zwraca uwagę właśnie na to, że pokutuje, dominuje to podejście takie podażowe, że myślenie tylko w kategoriach podażowych i tylko i wyłącznie kosztów po stronie producentów. Natomiast Mill całkiem zdroworozsądkowo, chłodno wprowadza element popytowy i mówi, słuchajcie, jak wprowadzamy wymianę międzynarodową, no to nie tylko zmienia się struktura kosztów po stronie podażowej i tego, co jest opłacalne, a co nie, ale też pojawia się w pewnym momencie popyt na coś, który wcześniej się nie pojawiał, bo było to zakazane albo wynikało to z kontyngentów jakichś regulacji, ceł i ograniczeń, które sprawiały, że taka wymiana nie następowała, więc ta właśnie rola aspektów użyteczności konsumenta finalnego, chociaż nie posługiwał się takim aparatem, tak naprawdę jest dosyć istotna w opracowaniach Milla. Następnie z rzeczy, które w jakimś stopniu nam zostały, to są tak zwane kwestie dotyczące ekonomicznych tendencji w nauce ekonomii. Bo w ekonomii cały czas do dzisiaj też mamy spory dotyczące tego, czy ekonomia jest nauką, czy nie jest nauką, czy jest coś takiego jak prawa ekonomii, czy też nie. Cała masa praw ekonomii, jak wiemy, jest przedstawiana w schematach ceteris paribus, wszystkie inne czynniki niezmienione, pewien stan równowagi płynnej, niepłynnej, trochę dynamicznej, trochę niedynamicznej, albo nawet ogólnej równowadze. To sprawia, że rzucamy często wyzwanie, czy
to, co mówimy w ekonomii w oparciu o takie schematy, ma zastosowanie do świata. Jak, czy ta metoda nam coś mówi o świecie wokół nas? No i Mill starał się wyjść z tego wyzwania na swój sposób, mówiąc o tym, że prawa ekonomii jak najbardziej istnieją, ale mamy do czynienia z czymś takim jak tendencje. Czyli na przykład, jeżeli mamy prawo popytu, które nam mówi o tym, że im niższa cena, tym ludzie zasadniczo więcej są gotowi kupować określonego typu produktu, to prawo jest prawdziwe, ponieważ ono nam coś mówi o tendencjach w gospodarce. To znaczy, ono nam coś oczywiście mówi i jest ścisłe w naszym modelu teoretycznym, no ale ten model jest modelem równowagowym, oderwanym od świata w tym znaczeniu, że nigdy rzeczywistość nie zatrzymuje się w taki sposób w sytuacji, w której tylko i wyłącznie cena zmienia ilość pożądaną. Zmieniają się też inne czynniki, które mają ogromny wpływ na to, co się dzieje. Mill natomiast właśnie chce z tego wybrnąć, mówiąc, że tak, zmieniają się inne czynniki. Mamy nie tylko twarde przyczynowe relacje, mamy również relacje akcydentalne, przypadkowe. Ale nie zmienia to faktu, że nawet jak wszystkie inne zmiany następują w tym samym czasie, to prawo popytu wywołuje jakąś tendencję, że generalnie jak cena spada, to wywołuje tendencję do tego, żeby rosła ilość pożądana, czy liczba pożądana, w zależności od tego, jakim dobrze oczywiście mówimy. To wydaje się w jakiś sposób wybrnięciem do pewnego stopnia, chociaż nie każdy jest usatysfakcjonowany tym rozwiązaniem dzisiaj, w jakim stopniu wybrnięciem z tego problemu oceteris paribusowania wszystkiego, czyli twierdzenia, że wszystkie inne czynniki mają się nie zmieniać, no to co wtedy, kiedy się jakieś inne czynniki zmieniają? Mill by odpowiedział, zmieniają się, są czynniki zakłócające, zmieniają się inne czynniki esencjonalne, ale wiemy, jaka jest tendencja. Tendencja jest taka, że im niższa cena, tym większa ilość pożądana. Następnie możemy też powiedzieć, że w jakim stopniu Mill miał wpływ na pojawienie się takiego myślenia maltuzjańskiego w kategoriach zasobów naturalnych, środowiska naturalnego. Mill bowiem miał pewne zastrzeżenia dotyczące tego, że jak gospodarka się będzie rozwijać i rozwijać i rozwijać, to będzie nam brakować zasobów. No i to może wywołać jakieś presje środowiskowe. Przy czym był raczej pesymistycznie do tego nastawiony, nawet miał takie fragmenty, gdzie pisał, że może nie musimy tak optymistycznie pochodzić do wzrostu, więc postawilibyśmy go po stronie takich maltuzjan środowiskowych, których dzisiaj mamy dużo. No z pewnością w jego czasie bycie maltuzjanistą środowiskowym okazało się mocno nietrafione z perspektywy kolejnych 150 lat rozwoju i wzrostu, który sprzyjał praktycznie wszystkim grupom społecznym. Z rzeczy, których słynie także i pozytywnie kojarzonych, warto wymienić tak zwaną czwórkę Milla. To są pewne cztery podstawowe postulaty, których on nawet niespecjalnie traktował jako kontrowersyjne, a które potem urosły do statusu kontrowersyjnego za sprawą m.in. rewolucji przeprowadzonej przez Johna Maynarda Keynesa w latach 30. wieku XX. Mianowicie Mill przedstawia nam takie rzeczy. Pierwszy postulat, jaki mówi, to przemysł jest ograniczony kapitałem. To jest wprost nauka wynikająca z tego, co nam przedstawiał Smith, czyli o tym, jak ogromną rolę gra akumulacja i gromadzenie kapitału w tym, żeby rozszerzać zakres rynku. Mill w zasadzie to powtarza, mówiąc, że no, przemysł jest tym większy, im większe mamy dostępność kapitału, bo dostępność dóbr kapitałowych powoduje, że my możemy poszerzać naszą działalność w zdecydowany sposób. Drugi postulat, kapitał zależy od oszczędności. To jest też w tradycji szkoły klasycznej. Im więcej tego kapitału chcemy mieć, nagromadzić, no to potrzebne są oszczędności, bo oszczędności sprawiają, że my dokonujemy pewnej transformacji tego, co zarobiliśmy, na coś, co pozwala nam pogłębiać strukturę kapitału. Trzeci postulat, kapitał jest konsumowany, czyli w tym sensie, że jest zużywany w produkcji. Nie jest tak naprawdę wieczny, chociaż nie do końca w tym kierunku chciał iść Mill, ale na pewno jest użytkowany, jest put into use, jakbyśmy powiedzieli. Czyli nie jest tak, że on w jakiś sposób jest martwy, czy że sobie leży i nic się z nim nie dzieje. To też jest taki, powiedzmy, postulat, który nie jest jakoś odbiegający od tego, co było nauczane od wielu lat, więc trudno to nazwać rewolucyjnym. Natomiast słynie Mill przede wszystkim ze swojej czwórki tak zwanej, tego czwartego postulatu. I wokół tego zrobiło się całkiem sporo dyskusji makroekonomicznych, ciągnących się nawet do dzisiaj. Mianowicie chodzi o postulat, który brzmi następująco. Popyt na dobra finalne nie jest, popyt na towary, nie jest popytem na pracę.
Co to oznacza? Chodzi mu generalnie rzecz biorąc o coś, co z jego perspektywy też nie było jakoś bardzo kontrowersyjne, o krzywą możliwości produkcyjnych, że jeżeli zgłaszamy popyt na dobra konsumpcyjne, to nie znaczy, że to automatycznie zgłasza popyt na pracę. Jeżeli kupujemy dobra finalne, to nie znaczy, że mamy pogłębienie struktury kapitałowej, że jest jakaś pewna wymienność między jednym a drugim. Jeżeli więcej wydajemy na dobra konsumpcyjne, to nie znaczy, że nasze agregatowo, to nie znaczy, że nasze płace będą zdecydowanie większe. Jest to więc pewna teza, która w jakiś sposób kolidowała naturalnie z tezami Keynesa, które opierały się na idei, przynajmniej w jakichś takich szczególnych przypadkach, nie długookresowych, tylko krótkookresowych wahań, opierały się na idei, że ta stymulacja konsumpcji, zwiększanie wydatków finalnych jest jak najbardziej korzystna, bo to jakoś tam ma podnosić płace. Mill natomiast właśnie przedstawił tą swoją czwórkę, która razem notabene z prawem Seya stała się symbolem kontrowersji między klasycznym podejściem do makroekonomii, a podejściem, które się pojawiło w pierwszej połowie wieku XX. Między innymi za sprawą Keynesa, ale nie tylko. No i teraz warto jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, z których słynie John Stuart Mill, bardzo istotnych, a które nie powinny ujść naszej uwadze i które właśnie symbolizują tą ślepą uliczkę. Mianowicie po pierwsze, Mill bardzo mocno eksploatował to podejście Ricardo do kwestii podziału, do tego stopnia, że uważał, że prawa produkcji czy teoria produkcji w ekonomii to jest coś zupełnie odrębnego od teorii dystrybucji i praw dystrybucji. To znaczy to, jak na przykład jest realizowana produkcja przez poszczególne czynniki produkcji, to jest osobną sferą w ekonomii od tego, jak potem realizowany jest podział produktu. Generalnie rzecz biorąc, rozdzielał w ten sposób procedurę wyceny od procedury podziału i twierdził de facto, że w sumie my możemy sobie zmieniać prawa podziału, czyli wprowadzać redystrybucję, jaką chcemy, bez jakiegoś sprzężenia zwrotnego na produkcję. Czyli na przykład, jeżeli wprowadzilibyśmy w sumie jakiś 100% podatek i próbowali rozdzielać zasoby, doprowadzając tę tezę do skrajności, rozdzielać zasoby w całości odgórnie w centralnie planowany sposób, to nie kłóci się z tym, żeby produkcja jakoś nadal sobie funkcjonowała w podobny sposób. No wiemy, że w skrajnej formie jednak coś z tym stwierdzeniem nie gra. Jeżeli doprowadzimy do tego, że pozbawimy dochodów posiadaczy czynników produkcji, tych, którzy wynajmują je na rynku, no to chyba jednak w jakiś sposób to na systemie produkcyjnym się odbije. Nie zmienia to faktu, że oczywiście stopień, w jakim to się odbija, jest dyskusyjny i jest przedmiotem sporu dotyczących teorii wzrostu gospodarczego i do dzisiaj. Natomiast trochę jednak nazbyt radykalne jest takie podejście milowskie, że w sumie te dwie sfery dałoby się od siebie totalnie oddzielić. Więc to jest jedna taka sprawa. No i druga sprawa właśnie symbolizująca jeszcze szczególnie problemy szkoły klasycznej, to kwestia teorii wartości. John Stuart Mill zasłynął bowiem z takiego stwierdzenia, że w teorii wartości nie ma już nic do odkrycia. To już jest w zasadzie księga zamknięta. Teoria wartości w ekonomii jest zamknięta. Dosyć ironiczne, bo ta teza pojawia się właśnie gdzieś w połowie wieku XIX z jego strony. No i zaledwie 20 parę lat później, w latach 70. mamy do czynienia z totalną rewolucją w teorii wartości i okazuje się, że laborystyczna teoria wartości, którą lansowała szkoła klasyczna, ona jednak nie tłumaczy dobrze cen relatywnych, ona jednak nie tłumaczy dobrze procesów rynkowych, nie tłumaczy tego, jak dochodzi do rozwijania się kolejnych rynków i pojawiania się zupełnie nowych branży i nie ma dobrego zastosowania do tego, żeby opisywać rzeczywistość ani społeczność gospodarczą, ani tym bardziej społeczną, bo ani nie odpisuje procesu kapitalistycznego w trafiony sposób, ani nie opisuje jego ewolucji w stronę nieuchronnej, byśmy powiedzieli, rewolucji komunistycznej, tak jak chciałby Karol Marx. Można więc powiedzieć, że te dwa główne problemy szkoły klasycznej były pięknie powtórzone przez Johna Stuarta Milla, czyli po pierwsze to stopniowe, coraz mocniejsze oddzielanie teorii produkcji od teorii podziału, a po drugie konsekwencje tego sugerowanie, że teoria wartości nie ma tutaj w zasadzie nic więcej do powiedzenia. Zresztą te dwie rzeczy w jakiś sposób się ze sobą wiążą, bo to, co zaczął Adam Smith, czyli sugerowanie, że posiadacze ziemscy siedzą na procesach produkcji i wysysają z nich wartość, coś, co zostało zdecydowanie wzmocnione przez Ricardo, jest również tak naprawdę obecne u Milla do tego stopnia, że Mill mówi, że w sumie to można by było wyłączyć z produkcji.
tych posiadaczy ziemskich, czy jakieś inne kategorie, bo w sensie podziału, nie, może nie z produkcji, przepraszam, tylko z podziału, i to nie odniosłoby jakiegoś negatywnego skutku. No, trudno się dziwić, że jak weźmiemy te największe błędy szkoły klasycznej i je podkręcimy, uwypuklimy, odrzucimy te dobre elementy, które mieli wprowadzone, no to zostanie nam w jakimś stopniu marksizm w najczystszej postaci.